Hej, witajcie w kolejnym odcinku naszej kariery Arsenalem Londyn. Dzisiaj czekają nas dwa, można by powiedzieć, bardzo ważne spotkania, ponieważ pierwsze jest to Puchar Ligi. Jeżeli przegramy, to niestety odpadniemy. Natomiast drugie spotkanie jest bardzo mocnym rywalem, Manchester United. Co prawda, obecnej chwili nie znajdują się oni zbyt wysoko w tabeli ligowej, ale wydaje mi się, że to tylko kwestia czasu, kiedy znów wrócą na sam szczyt. W każdym razie, na początku przygotujmy sobie może skład na najbliższe spotkanie. Ponieważ nasi skrzydłowi troszeczkę są wymęczeni, powinniśmy bardziej skupić się na grze środkiem pola, aby oszczędzić naszych piłkarzy na spotkanie z Manchesterem United. Dlatego właśnie wyjdziemy w formacji 4-3-1-2, coś takiego mniej więcej. Oraz wprowadzimy kilka zmian, aby tak, aby nasi podstawowi piłkarze mogli sobie spokojnie odpocząć i przygotować się do najbliższego spotkania ligowego. Jako środkowy pomocnik ofensywny wyjdzie sobie Lewandowski i sprawdzimy, jak będzie funkcjonowała ta pozycja właśnie z nim. Zamiast Agbony na ławce usiądzie sobie Hovedes, natomiast miejsce Jarvinho, powiedzmy, że Diaby, ponieważ gramy głównie środkowymi, tak więc oni najbardziej nam się przydadzą. Oraz jeżeli będzie taka potrzeba, to Oxlade-Chamberlain również będzie mógł wejść, mimo tego, że jest nominalnym skrzydłowym, potrafi grać na ofensywnej pomocy. Oraz oczywiście standardowo bierzemy na mecz dwóch napastników. W każdym razie, teraz czeka nas spotkanie z zespołem West Bromwich Albion. Zobaczymy, czy uda się zwyciężyć. Teoretycznie nie powinno być jakichś większych problemów, ale jak będzie w rzeczywistości, to się oczywiście przekonamy. A ja Was teraz zapraszam na skrót. Okazję stworzyli sobie w tym meczu zawodnicy West Bromwich Albion. Goodwill jednak uderza tuż obok słupka. Sytuacja kolejna to minuta 10. Altonen podaje do Ojo. Ojo ma sporo miejsca i bardzo ładnie pokonuje bramkarza naszego dzisiejszego rywala. I w ten sposób udaje nam się wyjść na prowadzenie. Wymagałoby od bramkarza nadludzkiego wysiłku. Piłka uderzona w samo okienko. Sytuacja kolejna wydarzyła się 2 minuty później. Ponownie atakują nasi rywale, na Goodwill ponownie pudłuje. Kolejna sytuacja, minuta 15. Arteta próbuje swoich sił, jednak również nie potrafi pokonać bramkarza. Minuta 30. Ojo podaje do Lewandowskiego. Lewandowski świetnie się odwraca, ale ponownie nie potrafi pokonać nasz zawodnik bramkarza drużyny przeciwnej. No i minuta 45. Cox drybluje, podaje do swojego kolegi z drużyny, Musakio nieszczęśliwie podaje piłkę do Edersona, a ten już najlepiej wiedział, co powinien zrobić. Minuta 53 to ponowny nasz atak. Ojo zagrywa do Altonena. Altonen wychodzi z sytuacji sam na sam, jednak bramkarz ponownie broni. Kolejna sytuacja. Vidal podaje do Ramseya, Ramsey z pierwszej piłki do Ojo, Ojo do Altonena i w ten sposób Nigeryjczyk wyprowadza nas na ponowne prowadzenie 2-1. Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. No i minuta 69. Ponownie atakujemy my. Lewandowski dostaje piłkę, podaje do Artety. Arteta uderza z daleka, ale tuż obok słupka. Minuta 72. Ponownie Cox podaje do Goodwilliego. Goodwill oszukuje obrońcę i pokonuje naszego bramkarza. 2-2. Dziesięć minut później, w minucie 82, ponownie my tworzymy sobie akcję. Zmiennik Dumbia podaje do Lewandowskiego, Lewandowski pierwszej piłki do Dumbi, Dumbia uderza, no i w ten sposób znowu wychodzimy na prowadzenie 3-2. Ależ nosa miał trener, dokonując tej zmiany. Zdążył wejść na boisko i już wpisał się na listę strzelców. Witajcie po pierwszym spotkaniu w tym odcinku. Udało się zwyciężyć 3-2 po naprawdę ciężkim spotkaniu. Naprawdę pozytywne zaskoczenie to ponowne odblokowanie się Kima Ojo, który strzelił dwie bramki, oraz to, że jednak nasz junior co nieco potrafi, więc Altonen zanotował dzisiaj dwie asysty, tak więc wielkie gratulacje dla niego za to, jak zagrał.
a reszta zespołu spisała się całkiem przyzwoicie. Poza tym Lewandowski całkiem ładnie zagrał, bardzo dobrze utrzymywał się przy piłkach i żaden piłkarz naszego rywala nie potrafił mu jej odebrać. Okej, w każdym razie teraz przejdziemy może sobie na konferencję prasową i pochwalimy, albo może zmotywujemy nasz zespół przed spotkaniem z zespołem z 10 miejsca w tabeli. 2000 euro, super, ekstra. Na pewno sobie coś za to kupimy, może na pensję dla juniora będzie, chociaż nawet chyba nie całe. Okej, teraz zerknijmy sobie może na nasz dzisiejszy skład. Proponuję, żebyśmy jednak już tutaj wyszli normalnymi skrzydłami, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to możemy mieć spore problemy, ponieważ w środku pola prawdopodobnie Manchester United ma lepiej wyszkolonych technicznych piłkarzy i mógłby nas spokojnie w tym elemencie pokonać. Dobra, Sissoko, mam nadzieję, że jeszcze jeden mecz wytrzymasz. Chovedes oraz Ogbonna, oczywiście podstawowy skład. Wilshere oraz Boateng, załóżmy. Mertens, a w ataku Dumbia oraz Agmon Lahore. Chociaż nie, może zamiast... nie lubię za bardzo ustawiać Wellingtona oraz Dumbi w ataku razem, ponieważ wolałbym ich oszczędzać, żeby jeden grał, to drugi odpoczywał. No ale czy teraz? Nie, powinniśmy sobie dać radę nawet z Agmon Lahorem. Okej, tak więc wy możecie siedzieć na ławce, może Artetę wsadzimy zamiast, powiedzmy, że Diabiego, ponieważ jeden piłkarz ofensywny na pewno nam się przyda, a Frimpong raczej jest od obrony, aniżeli od ofensywy. Okej, oczywiście role zawodników musimy sobie też, okej, karne, powiedzmy, że Dumbia, wolny Wilshere, okej, no dobra. Więc my możemy sobie już przejść do samego spotkania z Manchester United. Stroje, powiedzmy, że wyjdziemy sobie w żółtych, a wy natomiast w czerwono-białych. A ja was teraz zapraszam na skrót. To pierwsza sytuacja stworzona przez naszych dzisiejszych rywali. Welbeck wpada w pole karne, oszukuje obrońcę, podaje do Roneya, ale ten fatalnie poduje i trafia tylko w słupek. Minuta 15, tym razem my atakujemy. Agbon Lahore podaje do Gervinho uderza, jednak bramkarz nie daje się pokonać. Kolejna sytuacja, ta 35. Dumbia dostaje piłkę od Agbon Lahora, Agbon Lahore podaje do Boatenga, Boateng pewnym strzałem pokonuje bramkarza. No i w ten sposób udaje nam się wyjść na prowadzenie 1-0. Po ziemi, no i bramkarz był bez szans. Wspaniała technika. Dwie minuty później atakuje nasz rywal. Modric podaje do Welbecka, Welbeck oszukuje brońców, jednak mieliśmy sporo szczęścia i Welbeck nie trafia. Tuż po przerwie, minucie 47, Rooney oszukuje naprawdę prosty sposób naszych obrońców i fantastycznym strzałem pokonuje szczęsnego. A teraz minuta 64, ponownie atakujemy my. Sissoko naprawdę sporo miejsca, podaje do Dumbi, ale Dumbia ponownie powstrzymany. Minuta 72, Wellington podaje do Dumbi, Dumbia składa się do strzału, uderza, jednak obok słupka. 5 minut później, minuta 77, wychodzimy z kontrą, a tak dokładnie Wilshere, podaje on do Dumbi. Dumbia ma sporo miejsca, podaje do Wellingtona i Wellington na pustą bramkę wyprowadza nas na jednobramkowe prowadzenie i w ten sposób prowadzimy 2-1. Minuta 82, ponownie atakujemy Manchester United, Nani, jednak czy to było dośrodkowanie, czy strzał, ciężko ocenić, całkowicie nieudane zagranie. Minuta 86, Arteta podaje do Dumbi, bardzo podobna sytuacja. Dumbia do Wellingtona, no i Wellington ponownie spokojnie pokonuje bramkarza i prowadzimy 3-1. Po drugim spotkaniu w tym odcinku, tym razem udało się pokonać Manchester United 3-1, tak więc całkiem okej wynik, to bynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście bardzo dobrze zagrał Dumbia, który zdobył... Dumbia nie zdobył bramki, ale za to zaliczył dwie asysty i zagrał ogólnie całkiem nieźle. Poza tym bardzo fajnie spisał się Wellington jako ten Joker oraz dobrze w obronie spisał się Ogbonna, który zapewnił nam stabilność w defensywie.
Okej, w każdym razie zobaczmy sobie, co teraz będzie się wydarzyć, co się wydarzy w naszym futbolowym, wirtualnym świecie. Comiesięczny raport o juniorach. Okej, zobaczymy, co tutaj nasz scout, na pewno tego odrzucimy. Tego również. No i tego również. Co najwyżej ten zawodnik może się okazać w miarę dobry, chociaż 85 to też nie jest jakoś strasznie dużo. Okej, tak więc w tym odcinku to będzie na tyle. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie i do usłyszenia do następnego razu. Cześć!